Witam serdecznie, przyjaciele. Więc miałem małe problemy techniczne, ale już jestem. Platyna 3. Prawie Platyna 2 dzisiaj była. Nie pograłem prawie w ogóle, bo byłem na turnieju. Zająłem 4. miejsce. Przywiozłem nagrody. Więc jestem happy. Także co? Co tu dużo mówić? Gramy. Nagle mamy FPS-u bardzo dużo. No dobra, to niech będzie takie granie. Wydaje mi się, że mi się po prostu zmieniło... Aha, zmieniło mi się full screen. Przez co dużo lepiej mi działa. Ale... nie mogę minimalizować. Także jest jakie. Jezu, jak to szybko działa, jestem aż przerażony. Jo, prędkość światła. Mam nadzieję, że na nagrywkach też tak widać to. Talon byłby, kurczę... Talon byłby dobry tutaj. Dobry byłby z tego względu, że miałbym parę. Natomiast mogę grać też Lost Streaka. Zobaczmy, co dostaniemy teraz. Syk. Nie kupiło się? Nie kupiło się. Dobra, zobaczmy. Takie rzeczy. Co? Gain a poppy? She gains 200 armor? Czy to jest normalne? To też jest dobre. 30% mnie obraży. O kurde. A za gwostka. Boże, 200 armora to się wydaje, że to jest tak dużo strasznie. Ale z drugiej strony Stargardianki można zrobić z tym. Ale ciężko. Dobra, wezmę to. Dobra, pokaż. Pokaż. Zrobimy takie coś. Zrobimy też tak. To będzie mój tank, skoro nabierze mniej damage'a, przyjmuje. To będzie moim tankiem. Chciałbym również zrobić ekonomię. Czy tutaj wygram? Nie, on ma tutaj dwójeczkę, tu ma jedynkę. Chociaż ta rel przyjmuje mniejsze obrażenia, więc ona jest jakaś, kurczę, broken. Także kto wie, ale jeszcze została... O Jezu, dobra, Renekton tam się wyhilował, więc jest potężny. Poppy dzielnie walczy. Ona mogła mieć 200 armora teraz. Czy ona mogła mieć 300 teraz tak naprawdę, tak? Dobrze rozumiem? Dobra. No to nie sprzedam tutaj nic, bo tutaj może być dwójka. Oj, Poppy, kurczę, mogłem... Naprawdę mogłem ci zaufać. Natomiast no czekamy chyba dalej, no bo mamy Lost Streaka jednak. Chociaż... No nie, czekamy. Czekamy, nie narzekamy. Czyli mamy fajną rel. Czy ktoś trafił dobry reroll jakiś fajny? Piora tam jest jakaś. Renekton. Dobra. Nie ma tragedii. Natomiast my będziemy musieli prawdopodobnie z tą rel zostać do końca, no bo jest fajna. 30% mniej damage'a na jakimś tanku. Brzmi dobrze. Może dobrze byłoby ją zrerolować w ogóle, ale nie wiem, czy to ma w ogóle sens. Nie wiem, czy powinienem tak długo stać w miejscu. Wydaje mi się, że nie. Zwłaszcza, że to jest gra, w której ludzie zaczęli od Hero Augmentu, więc pewnie tempo będzie wysokie. Natomiast my tutaj otwieramy troszkę takim lustrikiem. Standardowo chcemy się stabilizować w 3-2 po zobaczeniu drugiego augmentu. Natomiast istnieje szansa, że się wystabilizujemy naturalnie gdzieś tam po drodze. Co oczywiście również byłoby wskazane. Teraz tak, mógłbym tutaj wrzucić Alistara, ale bardziej opłaca się wrzucić Wukonga. Dlaczego? Ponieważ defenderzy dostają plus 60 armora, a Alistar dostałby tylko 30. Przez co Wukong ma teraz 100.
Tak jest. 200 IQ, baby. Przepraszam, że rzucam takimi z dupy tekstami, ale to nie byłbym sobą, jakbym czasem głupot nie pogadał. No i niestety moja Lux będzie tutaj poznawała się z Talonem z bliska. Ona nie chciała tego nigdy. Ale niestety to następuje. No i cóż, cóż mogę zrobić? No przegrałem w tym momencie. Prawdopodobnie. Natomiast... Aha, no w Shielda trafiasz. Po co w tego Shielda trafiasz? Dziecinko. Poppy tutaj próbuje solować. Ona mogła mieć 300 armora, albo nawet 5000, ale ja tego nie wybrałem, bo jestem głupicy. Zobacz, Poppy tutaj wykierowała wszystko. Serio, ona naprawdę wykierowała tutaj. Czyli mój lustrik zamienił się tutaj w przyjemne przeżycia, więc... mógłbym wziąć miecz, żeby mieć Shodin, ale połączy mi się Wukong. Może jest to dobre na razie. Na razie może być. Weźmiemy. Weźmiemy, bo nie mam tutaj Needlessa, żeby wziąć. Ewentualnie mogłem wziąć pasek, żeby zacząć zbroić Rel. To też nie jest złe wyjście, bo tanka zawsze warto mieć ubranego. Tak to twój przyjaciel tak ci powie. Jak to jest być dobrym człowiekiem? No więc mamy tutaj czwartego Defendera. I... mam wygranko, więc popchnę to dwa razy. I dodam Defendera. I teraz moi Defenderzy dostają 160, a ona ma 30% damage reduction. Chłopku, czy ty w ogóle pojmujesz, co tu się zaraz wydarzy? Bo ja nie. A jeśli nie ja, to Dębica. Świerszcze słychać w tle. Los Arcos 2. Los Arcos znany jest z tego, że potrafi pogromić takich defenderów. Ale nie dziś. Dzisiaj to nie jest ten dzień. Dobra, zobaczmy. Elegancko. Wukong dostał resy. 530 defensa miał, widziałem to. To nawet Poppy, która miała być w moim teamie, została zawstydzona. To nawet Lux, która nie zadaje obrażeń, zada obrażenia. Bo ma tyle czasu. No dobra, przydałoby się to poulepszać jakoś. Przydałoby się, żeby to się samo poulepszało najlepiej. Czyli co? Czyli po prostu połączę chyba Spetsliger z Defenderem. Gdzie moim głównym tankiem będzie Rel na dwóch gwiazdkach, bo raczej nie znajdę na trzech. Aczkolwiek chciałbym. Kto wie, może się tak uśmiechnie do mnie los. Jakby się uśmiechnął, to ja bym się też uśmiechnął. I może by coś z tego wyszło. Zobaczmy. No te FPS-y to się tutaj wahają potężnie. Donkey Roller. Elegancko się dobiło. 20 piękna. Bardzo ładna. Tak jak widzowie. Dziękuję wam widzowie, że wpadacie na ten kanał. Dzięki wam. Mam co jeść. Jesteście super. Pozdrawiam. Tymczasem... mamy 90 HP i to mi się podoba. Mamy też takie coś tutaj. Przestawimy się w ten sposób. I jest ok. Mogę wziąć Spetslingera, bo mi się przyda potencjalnie. Nasz front będziemy budować z Defenderów, to już jest ustalone. Tylko pytanie, jak to dalej rozdysponujemy. Bo tutaj mamy dwa Star Guardian, dorzucimy na pewno talię, to będzie już 3. Kolejnego Spetslingera tutaj uzyskamy od Janny najlepiej. To jest dobry item, bo to jest Gargoyle. To mi się to też podoba. No i tak, i tutaj mamy łezkę, więc mamy już Shodinkę i możemy zrobić Archangela w niedalekiej przyszłości. O, jak miło, że to się trafiło. Tak zrobię, żeby mieć ekonomię. Chociaż kurczę, ta lista on zawsze kusi, ale jak mamy tutaj mieć... Defenderów to może nie do końca. Dobra. Sklejmy sobie Gargoyla.
Rzućmy go na naszego wspaniałego tankaczka. Rozejrzyjmy się, czy coś nas tutaj zaraz nie przyatakuje. Tu trzeba zobaczyć, czy nie ma graba blitzkrankowego. Wygląda to dobrze. Dobra, no to na razie zróbmy tutaj szodzinkę. Niech ten Wukong sobie korzysta z tego itemka. On jest bardzo silny, on tutaj dostaje resy, będzie często sobie tego używał. I cyk. 425. I już ładuje kolejny tutaj hit. Cyk. Kurde. Nie mam czym ich pozabijać tak za bardzo. Mam Lux level 1 bez itemów tak naprawdę, tylko jakąś łezkę ma, która nic nie daje. To już lepiej byłoby wziąć jakąś Nile. Ale dobra, 3-2 to coś tam znajdziemy zaraz. Trzeba znaleźć jakąś jednostkę. Co my chcemy? Może weźmiemy to i potem będziemy rolować. Ok. I teraz cyk. To może to. Dobra. I łezka. To mi się nie przyda, to mi się nie przyda. Niestety to... Może nie wiem. Chyba nie. Chyba raczej nie. Jeszcze jedna rolka? Liczyłem na rel. Ale niestety. Dobra, no czy ten chłop tutaj bez żadnych dosłownie synergii będzie coś robił? Z tym może być różnie. Chyba nic nie robi. LeBron! LeBron, ty zadałeś 850 damage'a. Kurde, nie no, to nic nie da. To nic nie daje. Mam front, ale nie mam czym bić. Ta Zoe już była lepsza, kurczę. Oj, masakra. I co, rolować się dalej po coś? Velkos też nie będzie nic bić. Ta Zoe była dobra, albo LeBlanc. Ale cóż, no ja nie pomyślałem. Natomiast dobra jest też Belvet. Ewentualnie Kaiza. Dobra, Belvet sobie tutaj wykorzysta to, że ma taki front. Ja w nią wierzę. Ty jesteś moim holderkiem. No to wszystko wygląda. To sobie mogłem też mecha robić. Przemyśleć to w tym kierunku. No dobra, Belvet coś tam już robi chyba. No prawie zabiła Talona, który jest na full itemach i który chce być w jego w przyszłości. No teraz już sobie grubachy poradzą. Dobra, może tutaj jakiegoś carry znajdę. Może tu będzie talia. Jakby była talia, to ją oczywiście wezmę. Z jakimkolwiek komponentem, po prostu, talia. Jest. I ma kubraczek, więc chyba nikt nie będzie jej brał. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, to ja oczywiście ją biorę. Elegancko. Elegancjusz. I teraz tak. Póki co mogę ją wrzucić razem z Lux. To jest Spellslinger, więc dostanę dwie synergie, które są ważne dla mnie. Niestety nie mam jak tutaj tego Wukonga zamienić i będę musiał coś tutaj wymyślić. To ja tutaj wymyślę. Co ja tu wymyślę? Muszę chyba zrobić tak po prostu. No niestety. Nie jestem dumny z tego.
Ale jest jak jest. Dobra, miejmy nadzieję, że teraz troszkę jesteśmy bardziej zbalansowani. Że teraz mamy troszkę tankowości, ale też troszkę damage'a, którego brakowało. No dobra, tu jakiś damage się już pojawił. Mam nadzieję, że Rel wytrzyma na tyle długo, żeby tego gangplanka jakoś poskromić. Oho, to jest ciężkie. Nasus mnie tutaj asasynuje. No i on mnie zasasynuje zaraz. No i zasasynował mnie Nasus. O Boże. Asasyn Nasus, no kto to widział? To jakieś nieporozumienie wyszło. No co, no nie fajnie, kurczę, szkoda tego Wukonga strasznie. Strasznie go, kurczę, szkoda. Ale co poradzić? Dobra, tutaj stoimy dobrze, tu stoimy źle, tu stoimy źle. No to może zaryzykujmy po prostu w ten sposób. Dwa na prawo, jeden na lewo i oczywiście trafi się ten na lewo, wiadomo. Wiadomix. No ale dobra. Tutaj nie ma asasyna Nasusa, więc mamy jakieś szanse w tym meczu. Tu jest Mati Kaciur, a nie ma być kocurem? Może nie. Idziemy w stronę siódmego. Chciałbym znaleźć zdejmowacz, bo wtedy bym mógł te talie łatwiej zrobić na drugi level, a to będzie bardzo ważne dla mnie. Tak, żeby to się wydarzyło. Także zdejmowacz to jest coś, co by mi się bardzo przydało. Czy my chcemy takie coś? Czy chcemy, czy nie? Może na razie nie. Ta Miss Fortune też jest spoko, no tylko jakby wszystkie te carry są fajne. Ale mamy TRL i mamy pod nią Augment, więc musimy się trzymać naszej wersji. O kurde. Co tu jest, a czego tu nie ma? Ale jest Wukong. Proszę Państwa. Dobra, zróbmy to. Teraz tak, tutaj mogę zrobić potencjalnie... Nic? Szkoda. Myślałem, że chociaż Spellslingera można z tego zrobić. Pomyliłem się. Można zrobić hard, ale to raczej mi dużo nie da. Gdybym tylko ten kubraczek mógł zdjąć i dać tutaj, zrobić Sunfire Cape, to byłoby przyjemne. No i dobra, przedarliśmy się. Rel jest kozakiem w tym naszym meczu. Także spróbujemy przycisnąć ten 8 level chyba. W ten sposób. Może się naturalnie coś tam trafi po drodze fajnego. To jest emblem. Ale to jest też wspaniałe. Kurcze blade. Kurcze blade. Blade kurcze. Może jednak wziąć to i dodać eko też. Wezmę to. Jednak biorę to. Taka zapadła decyzja. I... No. I właśnie. Zostajemy po tej stronie. Zostajemy. Ale mocne rzeczy są tam. Mocne rzeczy.
wziąć Spastingera jeszcze jednego, w razie czego. Mógłbym na następnym poziomie dodać dwóch Spastingerów z Nędzaka. Póki co brakuje nam, kurczę, tej talii dwójki itemków. A tutaj jest Jax, który robi obrażenia w grubachach. Coś jeszcze zabiła, to dobrze. To troszkę mniej stracimy. No, MF-ka to już by była, kurde, na 80 levelu. No i co teraz? Co to znaczy? Dobra, stoimy sobie tutaj dalej. Zrobię tak, żeby ten Renegade skakał w te miejsca, w które ja chcę. Jezu, Gangplank, weź sobie idź stąd. Już rel pada? For rel? Teraz ze złej strony stoję, bo Gangplank mi zaraz przypierdzieli. O. Jezu, jak on mnie poskładał szybko. No i co teraz zrobić? Na 7 się stabilizować, czy na 8? Na 8 jak wejdę, to nie będę miał kasy na to. Zobaczmy, co na kole jest. Jest Janna. Może bym wziął tę Jannę. Janna jest zawsze spoko. Zwłaszcza, że to Spellslinger. Więc możemy jakoś to ogarnąć. Ogarniemy to, wierzę. Dobra, ty masz co jeszcze? Masz Oxforce, który się łączy z Alistarem. Niestety Alistara nie zagrałem. Wbiję. Dorzucę. Zroluję troszkę. Kurczę. Chciałem trafić chociaż talię jedną. O, Janna. No źle stoję. Kurczę, ta talia level 1 ona mi dużo nie da. Spellslinger 3. To jest błąd. Miał być Spellslinger 4, pomyliłem się. Sprzedałem oba Spellslingery. Bardzo niedobrze. No i nie mam już kasiorki. Star Guardian też jest 4. Więc mogę coś niby zdjąć. Czyli mogę zdjąć tak. To tak zrobię. No nie ma tej talii, chyba połączę. Chyba zaraz nie będę miał wyjścia i połączę po prostu z tym kubraczkiem. Może tutaj jakiś item skleję. Tu jest jakiś fajny Needless, ale co zrobić? Mogłem zamienić Janny. To był błąd. Coś tu wygrałem, ale to dalej jest kiepska sytuacja. Nie wiem, czy to 4 Defender jest takie fajne tutaj.
Możliwe, że nie. Bo dużo jest tutaj AP, Jax AP, większość AP, kurczę, to był błąd z tym Defenderem. To był, kurczę, błąd. Mogłem dodać Echo i mogłem dodać Alistara. Za bardzo się tego Defendera tutaj trzymałem. Czy ja w ogóle wygram z tym Aurelianem? Ledwo. Co ja mogę zrobić z tym Infinity End of Justice co najwyżej? I teraz mogę zrobić tak. No dobra, próbujemy tak. Talia i Janna level 2. To jest duży kurczę skok siły. Tylko że teraz Viego mnie tutaj terroryzuje. Dobra, żyjemy. Axiom Arc pozwala nam się bardzo dużo i często razy odpalić. Dobra, zablokujemy to, bo to będzie też jakiś upgrade w postaci tej LeBlanc. Jakikolwiek upgrade teraz, to jest dobra rzecz. No i tę maskotkę chyba zrobię z tego, co tam jest, ten pasek, bo to zawsze będzie jakiś HP. Pasek sam z siebie dużo daje. Ktoś ma? Chyba stówę, nie? Kurczę, teraz źle stoję, bo tutaj ten Viego będzie się ładował. Ale to na szczęście Jax. Dobra, to może się udać. Mamy Janę. Janna zawsze wkurza Jaxa, bo robi dobre ceceki. Byleby się rozpędzić z tą talią troszkę. No i piękne ceceki. Dobra, teraz to my jesteśmy stabilni przez chwilę, a reszta się musi stabilizować do naszego poziomu, na szczęście, ale też pytanie, czy tutaj nie ma takich kozaków, którzy nas niszczą? Ale w ogóle ten gangbang, on tak niszczy wszystkich? To on takie rzeczy robi? Wow. Kurczę, tutaj bym chciał po drugiej stronie być. I też chyba tak bym chciał. Tam jest ten laser. I ten laser jest okropny. Dobra, stanę tak. Okej, nie ma lasera, ale dobrze chyba stoję, bo będę fajnie tutaj mógł... Nie, dobra, to nie jest fajne. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O, dobra. Oj, to było ciężkie, jak nie wiem. I to było bliskie, jak nie wiem. Okej. Okay. Gangplank tutaj dostaje od Jaxa. To jest akurat całkiem chyba dobry znak, bo my tego Jaxa pokonaliśmy. Chyba, że się wzmocnił jakoś. Natomiast gorszy znak jest z tej perspektywy, że to jest ta osoba, która jest piąta i która jest najbliżej eliminacji. Dobra, my byśmy chcieli chyba Warmoga, bo potrzebujemy tutaj jak najwięcej... Też czekaj, nie, jest tam coś innego. Spellslinger, bardzo ciekawy. Zamiast Lux. Tak, myślę, że zamiast Lux, czy zamiast tego.
Lux korzysta ze Stargardianek, więc może być lepsza, chociaż jest gorszą jednostką, więc sam nie wiem. Poczekaj, ona nie jest Spetslingerem. O Jezu, pomyliłem się. O, ale się bardzo pomyliłem. Dobra. To jest dobry tankowy item, więc tu nie ma tego złego może. Tak się muszę ustawić. Bo Talon skacze tutaj. Natomiast tu jest kurde w Wietnam. Ja się boję tego chłopa. On tu może mnie pozamiatać. Wie go żyje niestety. O, chyba padam. O Jezu, i to jak? Odpadłem od razu. 20 HP! Łooo, ale mnie pozamiatał ten chłop. Ale mnie pozamiatał. No i jestem czwarty. No i jestem czwarty. Chociaż tyle. Ojej. Ciężka to była gra. Nie zapomnę jej nigdy. Mam nadzieję, że wasze będą lepsze. Całuję w cic i żegnam się z państwem.